Jeśli chodzi o inwestycje i w ogóle o naszą ekspansję, to nasza strategia idzie w dwóch kierunkach. Po pierwsze, rozmawiamy dosyć szeroko o konsolidacji rynku. Jesteśmy w trakcie rozmów z kilkunastoma partnerami. Te rozmowy były rozpoczęte w większości jeszcze przed kryzysem, ale nie ukrywam, że ta sytuacja spowodowała intensyfikację naszych spotkań, naszych rozmów. I tutaj mówimy o dwóch drogach. Z jednej strony jesteśmy zainteresowani przejmowaniem firm i konsolidowaniem rynku poprzez akwizycję, a z drugiej strony zbudowaliśmy program partnerski dla firm, które chciałyby się z nami stowarzyszyć, ale niekoniecznie wiązać kapitałowo. I zarówno jedna, jak i druga forma jest dla nas bardzo atrakcyjna. Oczywiście wiele tutaj zależy od indywidualnych rozmów i zależy również od tego, o jakiej konkretnie aglomeracji czy o jakim mieście mówimy, gdyż dla nas rynkiem bardziej jest poszczególne miasto i staramy się tutaj dopasować dość elastycznie do sytuacji na rynku tak rozumianym. Niemniej jednak zdecydowanie chcemy rosnąć to nie tylko przez rozwijanie naszej własnej floty, podpisywanie umów z kierowcami bezpośrednio poprzez pozyskiwanie klientów, ale również poprzez konsolidowanie rynku i właśnie wspomniany program partnerski. Właściwie jeżeli chodzi o główne aglomeracje w kraju, to w każdym z tych miast rozmawiamy z dwoma, trzema partnerami. Natomiast co ciekawsze, wspomniany program partnerski jest nawet bardziej interesujący dla firm z również dużych, ale może nie sześciu największych miast w Polsce. I tutaj jesteśmy bardzo elastyczni i naprawdę znajdujemy duże zrozumienie wśród przedsiębiorców, którzy działają lokalnie i mają tam bardzo mocną pozycję, ale chcą na przykład skorzystać z naszej technologii czy z naszego brandu, a niekoniecznie są zainteresowani jakimś powiązaniem kapitałowym. Więc jakby w przypadku dużych aglomeracji bardziej nastawiamy się na akwizycje, w przypadku mniejszych miast na program partnerski.